the country farm. On the country farm. On the country farm, on the country farm, on the country farm. I know his name. I know his name. I know his name, I know his name, I know his name. Chciałem gorąco powitać Grzegorza Tusiewicza. Chciałem was przywitać w estradowej wersji radiowego jazz klubu Helikon. Radiowego prowadzi Antoni Krupa, redaktor, i Grzegorz Tusiewicz, emeryta. Jak wiecie, muzyka jest zawsze dobra, muzycy zawsze znakomici, a jedynie są czasami występy nieudane i niepotrzebne. A dzisiejszy zgromadzona to młodzież muzyczna, której towarzyszę od lat niemowlęcych, wystąpi przed wami, mam nadzieję, w dobrej formie. Kiedy zaproponowano mi prowadzenie tego koncertu, no ogromnie się ucieszyłem. Koncert dla Grzegorza, ten koncert jest, Grześ, dla ciebie. Kiedy zaproponowano mi, żebyś siedział podczas tego koncertu koło mnie, to wiedziałem już, że nie będę miał szans się odezwać w ogóle. Tak wyglądały, proszę Państwa, nasze audycje. Trio Pawła Kaczmarczyka. Teraz Dawid Fortuna, Maciej Adamczak i Paweł Kaczmarczyk. Janusz Moniak.
za Bear Wires przehandlowałeś ze mną Guitar Forms. Ken Barrel z orkiestrą Gila Evansa. Tak, to rzeczywiście był najlepszy interes, jaki w życiu zrobiłem. Jedyny. Jeden z kilku. Jeszcze kilka było takich machniom. Ale powiem ci, że najlepszy interes zrobiłem, jak spotkałem cię na rynku kiedyś i sprezentowałeś mi płytę Johna Coltrane'a Meditation. Oszalałem. A ty prenumerowałeś wtedy Downbeat i... dostawałem, tak. Te płyty dostawałeś. Jako premia do prenumeraty, którą to prenumeratę miałem za oprowadzanie po angielsku turystów po Krakowie. Cieszę się, że polscy krakowscy jazzmeni są w końcu razem. Wiecie, jak my to osiągnięcie. Jazzmeni spotykali się tylko na pogrzebach razem, a tu przed pogrzebem taka fajna. Amplit, mów coś, bo ja się wzruszam. Jak byś zapowiedział Grześ Adama Kawończyka? O! To jest malarz obrazów. O, to jest Gosia, moja żona. To jest Gosia. Witamy Gosię po raz drugi. Nie, ja myślałam, chciałam wiedzieć, dlaczego on zjeżdżał ze sceny. A ja pojechałem całować się z koleżanką. To się nazywa zazdrosna żona. Od razu. Zniknął i pyk. Nic się nie ukryje. Ale to przemiłe, proszę Państwa. 39 lat. Jak ludzie troszczą się o siebie i pomagają sobie. To jest, zwłaszcza w trudnych chwilach, to jest naprawdę coś pięknego i coś cudownego. Jedna z takich wykonawczyń, powiem tak nieładnie, której wiem, że bardzo kibicowałeś, jak startowała. Tak.
I Paulina... Zaczekaj, jeszcze nie, to nic nie powiem, nic nie nic powiem. Się nic, siedź cicho jak podwiadło. Przyznasz się sam bez bicia? A w sierpniu byliśmy już w Finlandii i z Pauliną przejechaliśmy i z jej zespołem ówczesnym przejechaliśmy 1600 kilometrów, a z powrotem drugie 1600 i jeszcze dwa występy, jeden w Helsinkach, drugi w tej wiosce na wyspie Pelinki i mieszkaliśmy w starej latarni, a mnie tylko było żal, że już byłem pod kierowniczką byłem swoją i nie mogłem nic Paulinie miłego powiedzieć, bo ona była też pilnowana, krótko. No ale teraz ona coś mi powie. Paulina Kujawska. Zorganizowania tego koncertu zrodził się w głowie przy zacnej damie,
radnej miasta Krakowa, pani Małgorzaty Jantos. Gratulujemy serdecznie tego pomysłu. Ja dziękuję bardzo. Natomiast całą sferą organizacyjną, co było ogromnie trudne, zgromadzenie tylu muzyków, podjął się zorganizowania tego wszystkiego, koordynacji tego wszystkiego, gitarzysta Piotr Domagała. A cała idea koncertu ma polegać na tym, że państwo mają szansę wspomóc Grzegorza, zakupując płyty, zakupując plakaty autorstwa Karoliny Leśniak oraz przede wszystkim książki Grzegorza Tusiewicza o legendarnym krakowskim jazz klubie Helikon.